Jestem Monika Miller, studentką grafiki, wnuczką byłego premiera Leszka Millera. Z samych początków, zanim właśnie dziadek był bardziej takim znanym politykiem, pamiętam, że był takim naprawdę najnormalniejszym dziadkiem, jakiego każdy z nas ma. Spędzaliśmy razem dużo czasu w zoo, na jakichś parkach, na basenie. Potem już jakoś odkąd skończyłam 6 lat, pamiętam, że właśnie bardzo rzadko go widywałam. Ciągle był gdzieś za granicą, w innych miejscach w Polsce. Często przysiadywał do późna w gabinecie, ciągle coś robił. Doświadczyłam bardzo przykrych doświadczeń, jak byłam młodsza. Od pierwszej podstawówki do końca chyba w sumie, do końca gimnazjum, przez to, że mój dziadek właśnie był premierem, bardzo dużo osób się nade mną znęcało z tego powodu. Dzieci się wyśmiewały z tego, tak, puszczały jakieś żarty w moim kierunku, no po prostu się znęcało nade mną. W szkołach, na różnych zajęciach. Przez moje nazwisko większość osób właśnie chciało mnie docisnąć, chciało mi właśnie udowodnić, że po prostu co z tego, że mam takie nazwisko, będę miała jeszcze trudniej, jeszcze gorzej. Moja bezsenność jest zdiagnozowana, biorę na to tabletki. To jest bezsenność, która wynika z genetyki. Ponieważ u mnie w rodzinie mój ojciec zawsze miał problemy ze snem, mój dziadek ma problemy ze snem, moja babcia ma problemy ze snem, mój ojciec ma bardzo duże problemy ze snem, no i ja mam problemy ze snem. Dziadek długo mnie ukrywał, ponieważ z tego, co on ostatnio mi powiedział, to był przekonany, że nikogo kompletnie nie obchodzi fakt, że jego wnuczka wygląda tak, jak wygląda. Wydaje mi się, że zdecydował się mnie wrzucić na swojego Twittera, ponieważ po pierwsze już się przyzwyczaił do tego, jak wyglądam, a po drugie chyba zauważył, że jednak dużo osób, jak tam gdzieś mnie widuje, to bardziej pochlebnie się o mnie wyraża, czyli może rzeczywiście jest coś, co można o mnie powiedzieć miłego. To jest moja praca, wykonana olejem na płótnie. Pierwszy tatuaż zrobiłam w wieku 15 lat. To był tutaj klucz wiolinowy, żeby podkreślić moją pasję związaną z muzyką. Następny tatuaż to były plecy. Tutaj jest motyl, tu jest królik, tutaj mamy ćmę, tutaj mam taki oldschoolowy właśnie symbol serca z napisem Frank, ponieważ to jest mój piesek, którego kocham chyba najbardziej na świecie. Zrobiłam dla niego wszystko po prostu, to jest mój syn. Żyję się raz, w tym życiu sobie zrobię tatuaże, a może w przyszłym nie, no to czemu nie, prawda? Wszystkie tatuaże zrobiłam sobie w ciągu 7 lat. Następny tatuaż na razie nie jest w planach, ponieważ już mam dosyć, po prostu. Mój dziadek ich nie widział, ponieważ je chowałam. Zobaczyłam tatuaże, jak już zrobiłam sobie cały rękaw. No nie był zadowolony, był obrażony, zdegustowany i zdezorientowany. Na początku pytał się, czy to się da zmyć, ale po jakimś czasie przeszło mu. To, że chodzę na siłownię, wypłynęło po prostu jako element z mojego stylu życia. Wierzę, że poprzez dbanie o siebie fizycznie po prostu człowiek mentalnie lepiej się czuje i rzeczywiście to widać. Z moim dziadkiem nie ma co dyskutować o polityce. Bo po pierwsze, większość z nas się z nim zgadza, a po drugie, no nie chcieliśmy go zamęczać po prostu. Największe wrażenie oczywiście zawsze wywierał na mnie mój dziadek. Po prostu. I poza nim nikogo nie widziałam tak naprawdę w polityce. Oprócz mojego dziadka bardzo mi się podoba ogólnie całokształt postaci naszego byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Szczególnie z tymi wpadkami. To rzeczywiście były, okej, duże wpadki,
ale to też było coś, dzięki czemu został zapamiętany. Konkretnie się wyróżnił czymś. Andrzej Duda, powiedziałem, nie jest moim prezydentem. Nie głosowałam na Magdalenę Ogórek. Z jego ostatniego wyboru nie jestem zbyt dumna i jakoś nawet nie do końca po prostu to do mnie dociera, nawet teraz. Po prostu to jest takie bardzo nie w jego stylu. I myślę, że to było po prostu jakieś nieporozumienie. Dużo osób pytało mnie, czy z takim nazwiskiem chciałabym startować do polityki. To nie jest sposób, w jaki chciałabym przeżyć swoje życie. Swoje życie chciałabym przeżyć przede wszystkim robiąc to, co kocham. Nie chcę przeżyć swojego życia w ten sposób, żeby po prostu pracować, dużo zarabiać, ale robić coś, co po prostu mnie wyniszcza.